Cześć, cześć! Słuchajcie, dzisiaj chciałam Was zaprosić do zapoznania się z takim krótkim postem, który przygotowałam na Ziom Zakątku dotyczącym czosnku polskiego i czosnku chińskiego. Pomysł na post... polskiego i chińskiego, tak mam nadzieję, że powiedziałam. Pomysł na post wziął się stąd, że... przepraszam, coś mi się tutaj gotuje, więc zamieszam. Pomysł... tu mi się gotuje, coś co zobaczycie w innym poście, to nieważne. Wziął się stąd, że... widziałam na Facebooku taką grafikę, która porównywała, co jest czosnkiem polskim, a co jest czosnkiem chińskim. Było zestawienie, w ogóle udostępnione 1000 egzemplarzy, że wiecie, czosnek tam chiński, to on ma nierównomierne ząbki, jest biały, jest łagodny w smaku i tak dalej. Natomiast czosnek polski to ma równiusieńkie ząbki, jest różowy, jest taki ostry, że prawdziwy Słowianin tylko jest w stanie go zjeść, inne tam takie rzeczy. I trochę mi ta grafika tak się nie spodobała, bo tak naprawdę większość tych cech są cechy odmianowe. Więc chciałam Was właśnie zaprosić tak szybciutko na taki bardzo szybki post, który pokazuje właściwie, czy czosnek chiński może być czerwony, czy nie może być czerwony, czy może być różowawy, czy nie może być różowawy i tak dalej. Natomiast myślę, że kiedyś Wam więcej o czosnku opowiem. Jestem właściwie przygotowana do takiego postu o właściwościach leczniczych czosnku, natomiast nie jestem zupełnie przygotowana o rzeczach związanych z odmianami, ponieważ jest duża taka tutaj... no to nie jest taki prosty temat, jeżeli chodzi o odmiany czosnku, bo są nie tylko odmiany jakby jary i ozime, czyli jary to są te, które się wysadza na wiosnę, tak jakby teraz, powiedzmy sobie w lutym, natomiast ozime to te, które wysadza się zimą, ale są też właśnie odmiany strzałkowe i bezstrzałkowe, czyli te, które wypuszczają kwiat, nie wypuszczają kwiatu, bla bla bla. Są też odmiany kreolskie, które mi się strasznie podobają i może uda mi się taką odmianę ściągnąć. To są takie odmiany, które pochodzą z basenu Morza Śródziemnego. One dobrze znoszą wysokie temperatury i są czerwone. Nie jest to taki czosnek jak ukochany przez Polaków różowawy, tylko rzeczywiście taki czosnek, który ma łupinkę ładnie, intensywnie czerwoną i właśnie na taki czosnek jary poluje. On jest strasznie drogi, ale może sprowadzić sobie kilka bólek i jeszcze bym sobie posadziła, więc na pewno Wam to powiem. No i jeszcze sprowadziłam sobie książkę, znaczy czekam aż mi dojdzie, nazywa się Encyklopedia Czosnku, czy jakoś tak, więc myślę, że wtedy będę Wam więcej mogła o ciekawych różnych odmianach czosnku opowiedzieć. Także to tyle, rozgadałam się jak zwykle, po prostu zapraszam Was do zobaczenia, jak to z tym czosnkiem jest, czy na pewno czosnek biały to zawsze czosnek chiński, a czosnek różowawy to zawsze nasz prawdziwy, jak Pan Bóg przykazał, czosnek polski. Do czytania i do słyszenia. Hej, hej!